mamy przynajmniej jeden sukces weterynarii. I to jest dzisiejszy dzień, czyli to jest ten moment, w którym wprowadzamy naszych młodsze koleżanki, młodszych kolegów do zawodu. Przypominam, że nasz zawód jest otwarty, nie tworzymy jakichś barier. Otrzymując prawo wykonywania zawodu, młody lekarz weterynarii ma właściwie nieograniczone możliwości działania. Ale trzeba pamiętać o jednym. Musi działać zgodnie z kodeksem etyki lekarza weterynarii. Pozycja polskiej weterynarii jest silna. Mamy różne problemy, narzekamy, ale generalnie mamy bardzo mocną pozycję w systemie ekonomicznym, w systemie prawnym naszego państwa. Nasz projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – Najlepsza Inwestycja. Jakie są główne cele tego projektu Sukces Weterynarii? To są cele bardzo ważne, szczególnie dla młodych lekarzy weterynarii albo już troszeczkę takich, powiedziałbym, zmęczonych zawodem. Bo przede wszystkim do tej pory żeśmy realizowali następujące cele. Zwiększenie umiejętności świadomego rozwijania biznesu. To jest bardzo ważne. Jak swój biznes, bo wasz zakład leczniczy to jest biznes, niestety tak jest. Jesteśmy na wolnym rynku, jesteśmy zawodem prawie całkowicie sprywatyzowanym. Prawa rynku decydują tutaj o naszej zasobności, o tym, jak jesteśmy odbierani. Musimy się tutaj odpowiednio, fachowcy mówią, upozycjonować czy spozycjonować na tym rynku, zdobyć pewną renomę. Zwiększenie komfortu pracy lekarza weterynarii. To zagadnienie też jest tutaj rozwijane. Koleżanki i koledzy, lekarki i lekarze weterynarii, bo tak należy teraz się zwracać. Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, obejmującej swoim działaniem Warszawę i Mazowsze. Jest nas około 3000, pracujemy w prawie 2000 zakładów leczniczych. Chciałbym zacząć aforyzmem Demokryta. Mądry jest nie ten, kto martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, kto cieszy się z tego, co ma. Rok 20-lecia samorządu lekarzy weterynarii jest pierwszym, w którym ubywa na terenie Warszawy i Mazowsza zakładów leczniczych dla zwierząt. Ktoś może powiedzieć, że rynek pozbywa się nadmiaru usług lekarsko-weterynaryjnych. I tak jest. Jednak za każdym wyrejestrowaniem zakładu leczniczego kryją się problemy, zawiedzione nadzieje, niedostatek materialny. Życzę wszystkim, aby w tej kryzysowej sytuacji wyzwolić w sobie solidarność zawodową, chęć pomocy koleżankom, kolegom. Wspierajmy się. Wykorzystajmy kryzys do tworzenia praktyk wieloosobowych. Będzie nam łatwiej i przyjemniej. Składając coroczne życzenia świąteczne, zawsze wspominam tych, których nie ma już wśród nas. Pozostały z nami ich doświadczenie i mądrość. Będziemy solidarnie wspierać koleżanki i kolegów, dla których los nie był łaskawy, przynosząc chorobę, nieszczęście. Najmłodszym koleżankom i kolegom, dopiero szukającym swojego miejsca na rynku usług lekarsko-weterynaryjnych, może trochę przestraszonym, dedykuję francuskie przysłowie. Aby być wielkim, trzeba być kiedyś małym. Jednak najważniejsze moje świąteczne przesłanie brzmi: razem osiągniemy sukces w weterynarii. Szczęść Boże!